Każdego roku gmina Kościelec organizuje uroczystość z okazji jubileuszów małżeństw i co roku ma ona wyjątkowy charakter. W tym roku swoje złote gody obchodziło 16 par. 55 lat wspólnego życia świętowało 5 par, a 60 lat w związku małżeńskim przeżyły 3 pary. Na zaproszenie wójta do zajazdu pod dyliżansem w Kościelcu przybyło 14 par małżeńskich. Wspólne świętowanie zainaugurowali uczniowie zespołu szkolno-przedszkolnego w Kościelcu. A latem, jak mnie kochasz? Jak treść lata. A jesienią, gdy chmurki i humorki? Nawet wtedy, gdy gubisz parasolki. A gdy zima posrebrzy ramię okien? Zimą kocham się jak wesoły ogień. Blisko przy twoim sercu, koło niego. A za oknami śnieg, wrony na śniegu. Ale to już było. Znikło ty za nami. Od papiera dla przybyło, to naprawdę wciąż jesteśmy tacy sami. Dla twego zdrowia życia bym nie skąpił. Po twą spokojność do piekieł bym stąpił. Choć śmiałej żądzy nie ma w sercu moim, bym był dla ciebie zdrowiem i pokojem. Piękna, przepełniona poezją, śpiewem i muzyką część artystyczna bardzo podobała się naszym jubilatom. Dodatkowo miłym akcentem był drobny upominek przygotowany przez dzieci dla każdej pary. Właśnie można powiedzieć, że minęło 50 lat, 55, a dla niektórych z Państwa 60, odkąd zawarliście związek małżeński. Przyszykaliście sobie wówczas miłość, wierność, szacunek i przyjaźń. Przyrzeczenie to składaliście z ogromną ufnością, że nie zawiedziecie się na sobie, że będziecie zawsze do końca razem ze sobą. I dzisiejszy dzień jest właśnie najlepszym dowodem na to, że tej przysięgi dotrzymaliście. Ja chciałbym Wam bardzo, bardzo serdecznie podziękować za to, że przyjęliście zaproszenie, że jesteście dzisiaj tutaj razem z nami. Chciałbym Wam podziękować za wszystko, za to, czego dokonaliście w życiu, czego dokonaliście dla gminy Kościelec, może dla innej gminy, możliwe, że Państwo byliście również w innych gminach, bo tak się często zdarza, teraz jesteście w gminie Kościelec. Dziękuję za to wszystko, co uczyniliście dla powiatu i dla kraju. Za to, że wychowaliście dzieci. Za te wszystkie piękne, dobre chwile, ale i za trudne, bo i takie dni pochmurne też na pewno w życiu były. Bo takie jest po prostu życie. Szanowni Państwo, życzę Państwu wszystkiego, wszystkiego dobrego i cieszę się, że to akurat ja będę mógł dzisiaj Państwu pogratulować, podziękować i osobiście wręczyć medale, dyplomy, legitymacje. Nie otrzymaliśmy medali od prezydenta Rzeczypospolitej. To się zdarzyło już po raz drugi, ale obiecuję Państwu, że jeżeli tylko otrzymamy, zaprosimy Państwa jeszcze na kawę, żeby się spotkać, żeby przekazać Państwu medale. Po przemówieniu wójta, pamiątkowe dyplomy i bukiety kwiatów za wspólnie przeżyte 50 lat odebrali Teresa i Józef Chęcińscy, Maria i Marian Spławscy, Wanda i Zygmunt Walosz, Magdalena i Jan Wróblewscy,
Teresa i Eugeniusz Wiśniewscy, Halina i Czesław Machtyłowiczowie, Ewa i Zygmunt Bojanowscy, Hanka i Tadeusz Pieniek, Zuzanna i Franciszek Kordylewscy, Agnieszka i Marek Botte, Bożena i Henryk Małeccy. Medale wójta gminy Kościelec za 55-lecie pożycia małżeńskiego odebrali Marianna i Zenon Stachowiak, Jadwiga i Franciszek Lorenc. Medal wójta gminy z okazji 60. rocznicy ślubu odebrali Jadwiga i Ryszard Popielarz. Gratulacje jubilatom składali również zastępca wójta Patrycja Zielińska oraz przewodniczący Rady Gminy Kościelec Józef Pacholski. Wszystkim obchodzącym swoje rocznice życzymy kolejnych w zdrowiu i radości.